Witam serdecznie w pierwszej na blogu Świat Android wideo recenzji. Dzisiejszym bohaterem jest smartfon jednego z największych i najbardziej znanych chińskich producentów, czyli ZTE. Oto model Grand X Quad, cechujący się dużym, 5-calowym wyświetlaczem IPS o rozdzielczości HD, który wykonany został w technologii One Glass Solution, znanej chociażby z Nexusa 7. Nad wyświetlaczem umiejscowiony został głośnik, kamerka do wideo połączeń, jak również czujnik zbliżeniowy, oświetlenie oraz dieta powiadomień. Z kolei pod nim trzy klawisze pojemnościowe – wstecz, home oraz menu. Tylny panel, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, to przede wszystkim oczko 8-megapikselowego aparatu głównego, który występuje w towarzystwie diody doświetlającej LED, który wykonuje dobre jakości zdjęcia, jak również pozwala na nagrywanie materiału w jakości Full HD przy 30 klatkach na sekundę z dźwiękiem stereo. Poniżej głośniczek, który oferuje stosunkowo głośny oraz czysty dźwięk. Lewa krawędź należy do portu micro USB w standardzie 2.0, który pozwala na komunikację z komputerem, jak również służy jako złącze ładowarki oraz klawisze do regulacji głośności. Górna krawędź, włącznik oraz wyjście słuchawkowe w standardzie mini jack 3,5 mm. Smartfon napędzany jest przez 4-rdzeniowy procesor MediaTek oraz 1 GB pamięci operacyjnej RAM. Jak widzicie, taka konfiguracja wystarcza, aby zapewnić sprawną pracę systemu Android 4.1 Jelly Bean. Przeglądarka internetowa. Szybko wczytuje treści, również strony bogate w multimedia. Przewijanie, jak i powiększanie również odbywa się bardzo płynnie, dzięki czemu smartfon idealnie nadaje się do przeglądania internetu. Do wprowadzenia tekstu służy czterorzędowa klawiatura ekranowa, która dzięki dosyć dużym przyciskom oferuje wygodne pisanie nawet dłuższych tekstów, jak również zapobiega omyłkowym wprowadzeniu znaków. Teraz gra. Usłyszycie przy okazji dźwięk głośniczka, choć nie będzie on taki, jak jest w rzeczywistości do końca. O, jeszcze raz. No dobrze, to może teraz inna gra, nieco bardziej wymagająca. Jak widzicie, Iron Man 3 dosyć długo się wczytuje, jednak po załadowaniu gra działa bardzo płynnie i oferuje udaną rozrywkę. Jarvis, who are these guys? Analysis indicates AIM technology. Impossible. AIM fell apart after what happened to Killian. Perhaps if you tell them that, sir, they'll go away. But I would suggest that preparing for battle is the more prudent course. Trying to restart the industry, steal my latest tech. So, you'll be home for lunch? Maybe dinner? I have a feeling these guys brought friends. Be careful. That new armor isn't combat tested. When have I ever been not careful? Yep. Point taken. Hey,
Podsumowując, ZTE Grantix Quad to dobry telefon, który można z pewnością polecić nie jednej osobie. Oferuje on bardzo dobrej jakości wyświetlacz, dobry aparat fotograficzny, przy użyciu którego z pewnością uwiecznimy chwilę. Na uwagę zasługuje również jakość wykonania, gdyż nawet podczas nacisku w tym modelu, przynajmniej testowym, nic nie trzeszczało. Wszystkie elementy obudowy były ze sobą dobrze spasowane. Więc myślę, że naprawdę jest godne polecenia.